Cześć wszystkim. Witam na moim kursie Polskie Przypadki. Ja mam na imię Aleksandra i jestem certyfikowaną nauczycielką języka polskiego jako obcego. W tym kursie poznacie teorie na temat polskich przypadków. Najpierw na poziomie A1, a potem A2. Wszystkie filmy są po polsku, ale macie napisy w języku angielskim. Pod każdym filmem jest link do ćwiczeń, w których możecie się przetestować. Jesteście gotowi? Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie kliknąć subskrybuj. But before we start, don't forget to hit the subscribe button. Dzisiejszy temat to biernik, accusative case, zaimki osobowe, personal pronouns. Zaimki osobowe, personal pronouns, to substytucja rzeczowników, nouns. I też je deklinujemy. Przykłady. Halo, halo, widzicie mnie? Tak, widzimy cię. Czekamy na ciebie w barze. Lubisz Marka? Tak, lubię go. A Darka? Jego też lubię. Gdzie jest Szczepan? Czekamy na niego. Lubisz Anię? Tak, lubię ją. A Kasię? Ją też lubię. Gdzie jest Antonina? Czekamy na nią. Widzisz dziecko? Tak, widzę je. Gdzie jest twoje dziecko? Uczy się. Czekamy na nie. Widzisz nas? Tak, widzę was. Klaudia i Rafał? Lubię ich, ale nie lubię na nich czekać. Oni nie są punktualni. To samo Ania i Magda. Lubię je, ale nie lubię na nie czekać. One nie są punktualne. Ja, mnie, ty, cię, ciebie, on, jego, go, niego, ona, ją, nią, ono, je, nie, my, nas, wy, was, oni, ich, nich, one, je, nie. Uwaga! Druga osoba, ty, ma dwie formy, cię i ciebie. Ciebie używamy na początku zdania, ciebie widzę, emfaza, tylko ciebie widzę, albo z przyimkiem, czekam na ciebie. Trzecia osoba rodzaju męskiego, on, ma trzy formy. Go, jego i niego. Jego to początek zdania. Jego lubię bardziej. Emfaza, kocham tylko jego. Niego jest z przyimkiem. Preposition, czekam na niego. Trzecia osoba rodzaju żeńskiego, ona, ma dwie formy, ją i nią. Nią jest zawsze z przyimkiem, preposition, czekam na nią. To samo z rodzajem nijakim, ono. Są dwie formy, je i nie. Nie zawsze z przyimkiem, preposition, czekam na nie. Uwaga, identyczną formę ma trzecia osoba liczby mnogiej, one. Je i nie. Nie z przyimkiem. Preposition. I w końcu trzecia osoba liczby mnogiej. Oni ma dwie formy. Ich i nich. Nich zawsze z przyimkiem. Preposition. Czekam na nich. Ćwiczenie.
to jest znane centrum handlowe. Lubicie je? Kochasz mnie? Tak, kocham cię. Tylko mnie? Oczywiście, że tylko ciebie. Czekasz na Anię? Tak, czekam na nią. A gdzie jest Janek? Czekam na niego. O, czekaj, widzę go. I to wszystko. W opisie są ćwiczenia. Proszę pisać pytania w komentarzach. Proszę też lajkować i subskrybować mój kanał. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!